Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Tym razem jesteśmy na drugiej ścianie, która jest w moim showroomie, a cały tour showroom będzie niebawem na kanale. Tym razem chcę wam pokazać jedną z fajniejszych pardanków i w sumie jedną z najlepiej wykonanych jakościowo pardanków, które wyszły jakiś czas temu, czyli Dunk NBA 75th Anniversary. Bardzo was proszę o subskrypcję, like oraz komentarz. Wszystkie lajki i komentarze się liczą, więc liczę na was i mamy tutaj parkę. Zanim zacznę wam opowiadać o tej parce, to ona jest, jak wiecie z nazwy, z jubileuszem 75 roku NBA. W miarę ciekawa, kolorystyka jest mega podobna do dunków Chicago SB, które wychodziły ponad rok temu, ale te mi się o wiele bardziej podobają. Wyglądają troszkę jak pandy, tutaj macie. Ale ten jednak ten czerwony naprawdę robi fajną robotę. To jest spoko, to jest to, że te białe akcenty są takie off-white'owe, czyli robię takie troszkę kremowe i robi to fajny kontrast z podeszwą, która jest właśnie biała. I zaczynamy od takiej recenzji. Podeszwa jest czerwona, następnie mamy fajnie jakością skórę, naprawdę wiele, pięciny, tanki, boki mamy czerwone, dodatkowo mamy to box taki off-white'owy, tył czarna, też fajna skóra, no i taki wyhardowany napis czerwony Nike. Na języku mamy takiego Jumpmana, można powiedzieć, od NBA z 75 urodzinami oraz bardzo fajny taki lace lock na końcu sznurówek, taki diamentowy. Ogólnie parka obecnie naprawdę tania, kosztuje tylko 1000 zł, a moim zdaniem ta parka będzie jedna z droższych, będzie podobna cenowo do Spartan Greenów, jak i Pant, więc jeżeli ktoś jeszcze nie ma tej pary, naprawdę zachęcam do kupna. Na stronie mam wszystkie rozmiary, więc naprawdę jest moc. Też myślę sobie, czy ich nie kupić, jednak mam tylko parę dunków, tych Supreme, no ale takie zwykłe właśnie dunki też może padną do mojej kolekcji, więc dajcie mi znać, co sądzicie. Widzimy się jak zwykle w poniedziałek, a niebawem będzie bardzo fajny film na temat koszulek, ale to wszystko w swoim czasie. Trzymajcie się, siema. George, I hop in the Porsche, 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuver in silence, then let them in, chalk up their body, another one body that's...